A oni sobie z niego wezmą? Jak już będziemy, to nie powiedz. Dzień dobry Państwu. Niezmiernie cieszę się, że są Państwo z nami w kawiarni Agere Contra na ulicy Chłodnej 2/18. Witam całą naszą salę wypełnioną po brzegi. Witam Państwa, którzy oglądacie nas za pomocą kanału oczywiście Agere Contra oraz telewizji EWTN. Zanim przejdę, to tylko powiem, że serdecznie dziękuję wydawnictwu Homo Dei za współpracę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, kawiarnia Agere Contra to miejsce spotkań, miejsce budowania wspólnoty, miejsce budowania wartości. Serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli ktoś z Państwa, którzy oglądacie nas online, chciałby uczestniczyć w spotkaniach, tak jak Państwo, którzy tutaj są, można wejść na stronę agerecontra.pl/wydarzenia i tam zobaczyć, że na przykład w najbliższy poniedziałek będzie u nas pan profesor Roszkowski. To niesamowity erudyta, człowiek, legenda, który w ostatnim czasie napisał między innymi podręcznik do historii i teraźniejszości. Natomiast my będziemy rozmawiali na temat obecnej sytuacji, na temat najnowszej książki pana profesora, która dotyczy Trójmorza. Czy to przypadkiem nie jest już zaprzepaszczona idea? Czy ma ona szansę na dalszą możliwość działania? Serdecznie Państwa zachęcam, żebyście zerknęli. W przyszłym tygodniu mamy dużo spotkań. W piątek będzie u nas między innymi pan europoseł Jaki. W następnym tygodniu odwiedzą nas między innymi pani Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych. Serdecznie zachęcam, żebyście się Państwo zapisali i do nas dołączyli. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. No ale to są spotkania, które będą w przyszłości. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszym gościem jest dziennikarz, felietonista, reżyser, ale też osoba, która ma doświadczenie w postaci zarządzania, bo również był prezesem fundacji, redaktorem naczelnych wielu pism. Chociaż wielu pism to nie wiem, na pewno wiem o jednym. W każdym razie możemy przywitać naszego gościa brawami, pan Grzegorz Górny. Panie Grzegorzu, powiem szczerze, że czytając pana książkę, na samym początku, kiedy ją otworzyłem, to mam świadomość, że to nie jest najłatwiejsza forma, ponieważ jest to zbiór pana pewnego rodzaju części życia i doświadczenia. I powiem panu, czytam bardzo dużo. Bardzo dużo książek do nas trafia, bo bardzo dużo mamy spotkań. Jestem pod przeogromnym wrażeniem, jak łatwo, jak szybko, jak dobrze czytało mi się tą książkę, chociaż słowo dobrze nie wiem, czy jest najlepszym słowem, ponieważ jest ona bardzo bolesna. W niektórych sytuacjach, kiedy czyta się pod rząd kilka elementów, które wydarzyły się w przeszłości, których mamy dzisiaj pokłosie, albo które gdzieś usłyszeliśmy, to nagle pojawia się naprawdę szatański obraz niektórych elementów, które nas doświadczają. Mam nadzieję, że dzisiaj nie tylko tej najgorszej części będziemy dotykali, ale zanim będziemy przechodzili przez te elementy, to chciałbym pana zaprosić do pewnego zadania. Panie Grzegorzu, chciałbym, żeby pan się stał trochę teraz lekarzem albo nawet osobą duchowną. Tylko może niekoniecznie księdzem, ale żeby pan sobie wyobraził, że jest pan znawcą duchowym. Pastorem. Może być. A nasza rozmowa będzie miała trochę formę terapii. Najpierw diagnoza, potem ustalenie przyczyn, potem rokowanie, a na końcu poszukamy lekarstwa. I do gabinetu przychodzi ta nasza Europa. Chciałbym, żeby pan jako znawca tej Europy, jako jej obserwator, jako badacz, no widzi pan, że coś z nią nie jest okej. Że gdzieś tam kuleje, coś ją boli, gdzieś jej doskwiera. Może w niektórych miejscach potrzebny jest masaż, może w niektórych nawet amputacja, może pan patrzy i nie wiadomo, czy jest tu w ogóle cokolwiek zbierać w niektórych miejscach. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą rozmowę od tego, żeby popatrzył pan bardzo ogólnie i miał pan taką możliwość przejścia przez te elementy, które dotykają naszego kontynentu, zanim wejdziemy w
w te elementy dużo głębiej. W związku z tym chciałbym, żeby zajął Pan się taką analizą na samym początku trochę tych problemów psychicznych i duchowych naszego kontynentu. No. Przede wszystkim chciałbym Państwa wszystkich bardzo serdecznie przywitać, którzyście przybyli tak tłumnie w ten zimowy wieczór, mając do wyboru na przykład pozostanie w domu, oglądanie telewizji, a jednak żeście Państwo zdecydowali się tu przyjść. To pytanie, które zostało mi zadane, no wymagałoby pewnie zorganizowania wielu seminariów akademickich, żeby odpowiedzieć na tak złożony, sformułowany problem. Natomiast myślę, że tak odpowiadając najbardziej ogólnie, widzimy, że Europa znajduje się dzisiaj w pewnym kryzysie dotyczącym wartości, kryzysie moralnym, demograficznym, społecznym, ale gdyby szukać wspólnego korzenia tych wszystkich problemów, musielibyśmy dojść do wniosku, że gdzieś najgłębiej leży jednak kryzys duchowy. Znaczy jest pytanie o pewną rację istnienia. Jest pytanie o motywację do działania, o sens życia. Że dzisiaj Europa zatraciła swoją tożsamość, zatraciła swoją pewną taką busolę moralną właśnie dlatego, że można powiedzieć, wpadła w taki kryzys, w głęboki kryzys egzystencjalny. I z tego sobie zdają sprawę nawet ideolodzy eurobiurokracji, na przykład Jacques Delors, zmarł zresztą niedawno, mówił, że Europa potrzebuje duszy i tą duszę trzeba wynaleźć. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że duszę trzeba wynaleźć. Bo to jest pytanie, czy traktujemy Europę jako pewien organizm, czy jako pewien mechanizm? Bo jeżeli jako mechanizm, no to musimy coś skonstruować, coś wynaleźć, coś czego tak naprawdę nie było. Natomiast jeżeli traktujemy Europę jako pewien organizm, to oznacza, że ona tą duszę posiada, tylko należy ją odkryć, a nie wynaleźć. I jak wiemy, nazwa Europa pojawiła się stosunkowo późno. Po raz pierwszy dopiero mieszkańców naszego kontynentu nazwano Europejczykami w VIII wieku. Wcześniej, czy też równolegle, obowiązywała taka nazwa Res Christiana, czyli rzecz chrześcijańska, dlatego że Europę utożsamiano z pewnym organizmem chrześcijańskim, ponieważ z geograficznego punktu widzenia ona nie ma sensu, bo to jest taki kadłubek tego wielkiego kontynentu eurazjatyckiego. Znaczy Europa tłumaczy się tylko poprzez swoją odrębność kulturową, cywilizacyjną, a nie poprzez ukształtowanie geograficzne. I w tym sensie tym, co ukształtowało tę Europę, była taka synteza filozofii greckiej, prawa rzymskiego i religii chrześcijańskiej. Synteza niepowtarzalna, która później zresztą okazało się, że emanowała na cały świat, także na inne kontynenty. I teraz widzimy, że Europa zapomina o tych swoich korzeniach i tak naprawdę widzimy, że rezygnuje z tych wszystkich podstawowych filarów swojej tożsamości. Po pierwsze, rezygnuje z chrześcijaństwa. To o tym chyba Państwa nie trzeba za bardzo przekonywać. To właściwie widać na każdym kroku. Zresztą tutaj było takie symboliczne, bardzo ciekawe wydarzenie, że w 2004 roku podjęto próbę napisania Konstytucji Europejskiej i powstał projekt preambuły do tej Konstytucji, w którym się odwoływano do głównych wartości, tradycji historycznych konstytuujących Unię Europejską. I tam znajdowało się odniesienie najpierw do starożytności, do antyku, a później do oświecenia. Tak jakby między antykiem a oświeceniem
istniała jakaś taka czarna dziura, jakaś taka kompletna nicość. I to nawet było nieuczciwe z intelektualnego punktu widzenia, bo nawet osoby, które się nie zgadzają z chrześcijaństwem, z Kościołem, no, powinny stwierdzić, że jednak ta tradycja chrześcijańska była, istniała i kształtowała Europę. I Jan Paweł II, kiedy krytykował tą preambułę, mówił o pewnym błędzie perspektywy poznawczej. Ale widzimy też, że mamy do czynienia z zerwaniem z chociażby filozofią grecką i jej dziedzictwem. I tutaj taki też najprostszy przykład, że 450 lat przed Chrystusem na greckiej wyspie Kos w kręgu nauczyciela medycyny Hipokratesa i jego uczniów powstała przysięga lekarska, przysięga Hipokratesa, która przez 25 wieków kształtowała etos lekarza. Ona nie powstała w żadnym środowisku chrześcijańskim, tylko jak mówię, w środowisku pogańskim 5 wieków przed Chrystusem, ale znajdowały się tam zapisy, które mówiły o nienaruszalności, świętości zawodu lekarza, który nie ma prawa po pierwsze dokonywać aborcji, po drugie dokonywać eutanazji. I to było oczywiste nawet dla ówczesnych pogan, Greków. Tymczasem w XX wieku przysięga Hipokratesa została zastąpiona tak zwaną deklaracją genewską, z której wyparowały te dwa zakazy właśnie aborcji i eutanazji. Uznano, że właściwie te praktyki nie plamią w niczym, nie hańbią zawodu lekarza. Więc widzimy, że to dziedzictwo greckie także jest wymywane z tej współczesnej Europy. No i także dziedzictwo prawa rzymskiego, bo jeżeli dzisiaj na przykład aborcja jest usprawiedliwiana tym, że prawo do prywatności jest ważniejsze niż prawo do życia, to też zaprzecza podstawowej zasadzie prawa rzymskiego, które mówi, że prawo do życia jest ważniejsze od innych praw, w tym prawa do własnej prywatności. I takich przykładów można podawać znacznie więcej. I widzimy, że to zapominanie Europy o własnych korzeniach, ono już nie dotyczy tylko chrześcijaństwa, ono zaczyna się przejawiać w wielu innych sferach. I świetnie o tym kiedyś powiedział Chesterton, że przyjdą takie czasy, że trzeba będzie wydobyć miecza, żeby udowodnić, że trawa jest zielona. I że kiedyś walczyliśmy o realność rzeczy widzialnych, a dzisiaj już musimy walczyć o realność rzeczy widzialnych. Czyli musimy walczyć o to, żeby stwierdzić, że kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną. Bo tak daleko już ten proces odchodzenia też od zdrowego rozsądku się w Europie posunął. Panie Grzegorzu, a może powinniśmy zadać sobie takie pytanie, czy to przypadkiem nie my zostaliśmy w jakimś tyle? Bo jednak jak popatrzymy na całą Europę, oprócz Polski, właściwie kilka takich jest małych wysepek jeszcze, czy jakichś regionów, gdzie ta wiara jest rzeczywiście tak przepełniona kulturowością, jakby pod względem całego narodu. Pan w swojej książce pisze świetny przykład, na przykład Malty, gdzie systemowo zaczęły być dokonywane zmiany, ale te zmiany zaczęły postępować praktycznie w większości krajów i Polska jest tym jednym z ostatnich. I jak się popatrzymy, chociażby na osoby, z którymi kiedyś pan współpracował w tygodniku Ozon, przecież pan Janusz Palikot poszedł bardzo mocno do przodu. Stał się Europejczykiem, jest dzisiaj osobą, która no może ma problemy jakieś finansowe, ale promuje pewną europejskość. Pan Szymon Hołownia dzisiaj jest marszałkiem Sejmu i dokonuje daleko idących zmian i przybliża nas do tej Europy, do tej nowoczesności, która tam jest. A może to my zostaliśmy w tyle i nie chcemy iść za tą postępowością, za tym rozwojem, który tam już nastąpił. My mamy nieco takie europocentryczne patrzenie i przywykliśmy patrzeć na te sprawy cywilizacyjne, kulturowe, religijne z perspektywy naszego kontynentu, ale
Z perspektywy światowej chrześcijaństwo jest najliczniejszą, największą religią. Także Kościół katolicki z roku na rok zwiększa liczbę swoich wiernych. I okazuje się, że ten proces sekularyzacji, o którym mówimy, on owszem dotyka głównie Europę, zwłaszcza zachodnią, także Amerykę Północną, ale też niecałą, bo widzimy, że w Stanach Zjednoczonych trwa jednak taka zacięta wojna kulturowa, no i Australię i Oceanię, ale jeżeli chodzi o inne kontynenty, to wcale tak sprawa nie wygląda. Widzimy bardzo dynamicznie rozwijający się kościół w Afryce, w Azji, a na przykład w Ameryce Południowej. Co prawda kościół katolicki jest w odwrocie i się cofa, ale kosztem, ale zyskuje na tym protestantyzm, zwłaszcza ewangelikałowie, zielonoświątkowcy, różne ruchy charyzmatyczne. Więc jeżeli spojrzymy tak globalnie na ten problem, to okazuje się, że ta sekularyzacja, która ma być rzekomo nieuchronnym procesem historycznym, dotyczy tylko pewnego skrawka naszego globu i to takiego skrawka, który przeżywa poważne kryzysy, poważny problem. Jan Paweł II mówił, że trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa będzie należało do Azji. I na przykład dzisiaj w Azji widzimy, że Kościół się bardzo dynamicznie rozwija, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest także prześladowany. Chociażby w Chinach, gdzie obecna władza rzeczywiście przykręciła śrubę, dlatego że oni wyciągnęli wnioski z upadku komunizmu. Znaczy oni rzeczywiście wyciągnęli wnioski z lekcji, którą udzielił Jan Paweł II. I właśnie ta dzisiaj polityka sinizacji religii, która jest wymierzona w chrześcijaństwo, zwłaszcza w Kościół katolicki, ona ma swoje źródło właśnie w tym doświadczeniu, z którego chińska partia komunistyczna wyciągnęła wnioski. Korea Południowa jest krajem, w którym notujemy największą liczbę chrztów osób w wieku dorosłym. Zresztą coraz więcej misjonarzy się wywodzi właśnie z Korei Południowej. W tej chwili właściwie największa liczba misjonarzy z Azji wywodzi się z tego kraju. Chrześcijaństwo się też dynamicznie rozwija w Indiach. Powiem tak, że byłem parę lat temu w Irlandii i akurat wtedy wyświęcony tam został tylko jeden ksiądz w ciągu roku i spotkałem pewnego księdza, ojca franciszkanina, Padre Aquino, który pochodził z prowincji Kerala z Indii. Tak go zapytałem, a u was tam ilu księży tam wy macie w seminarium waszej diecezji? No ja 600. A u was w seminarium franciszkańskim? Ma też 600. I pokazał mi zdjęcia, nagrania. No po prostu całe morze młodych... Jedna diecezja była, tak? Tak, tak. Naprawdę młodzi chłopacy, naprawdę no życie, czuło się po prostu, życie, serce rosło, jak się patrzyło na te nagrania. I on mówi, no u nas nie ma takiego kryzysu. Tak samo w Afryce się Kościół bardzo dynamicznie rozwija i też widzimy, że chociażby w kontekście tych ostatnich kontrowersji wokół deklaracji Fiducia Supplicans, no to okazuje się, że to właśnie Kościół w Afryce najgłośniej, najbardziej zdecydowanie bronił katolickiej ortodoksji przed różnymi heretyckimi pomysłami. Więc okazuje się, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z tym, że jest to Kościół liczebny, młody, rozwijający się, ale także wierny ortodoksji. I też są takie opinie, na przykład taki religioznawca Philip Jenkins, on twierdzi, że przyszłość chrześcijaństwa będzie należała właśnie do tego globalnego południa. Za tym po pierwsze przemawia demografia, a po drugie właśnie to, gdzie się ten środek ciężkości przesuwa, jeżeli chodzi o ortodoksję.
I przypomnijmy sobie, że w pierwszych wiekach, właściwie takimi dwoma kolebkami chrześcijaństwa, takimi bastionami, były Azja Mniejsza i Afryka Północna, gdzie dzisiaj właściwie już chrześcijaństwo jest jakąś resztówką. I wtedy mieszkańcy tych rejonów patrzyli na mieszkańców północy, czyli tam, gdzie potem były plemiona słowiańskie, germańskie, no jak na barbarzyńców. Myślano, że prawdziwa kultura chrześcijańska może być tylko w basenie Morza Śródziemnego, a nie gdzieś na północy. Ale potem ci barbarzyńcy, Słowianie, Germanie, jakoś się cywilizowali, przyjmowali tą religię. I może my dzisiaj też tak patrzymy z takim poczuciem wyższości na tych czarnoskórych, na Afrykanów. A może okazać się, że to właśnie za kilka wieków tam będzie biło to serce chrześcijaństwa. Tego to my nie wiemy, ale właśnie tutaj przestrzegałbym przed takim spoglądaniem na kryzys chrześcijaństwa jako na takie zjawisko globalne, bo ono naprawdę dotyczy głównie tego świata zachodniego. No ale o nim dzisiaj chcemy porozmawiać. I życzymy jak najlepiej oczywiście Afryce, Azji, niech się rozwijają tam te wszystkie ruchy kościelne. Natomiast chciałbym Państwu przytoczyć jeden krótki fragment z Pana książki, który mnie osobiście po prostu zszokował. Nie natrafiłem na Pana artykuł, ani Pana ten wpis i w ogóle słyszałem, gdzieś mi się to obiło uszy, ale kiedy to usłyszałem, kiedy to zobaczyłem, to poprzez pryzmat tego krótkiego tekstu ja patrzę dzisiaj na Europę. On nie jest długi, drodzy Państwo, ale myślę, że zrozumiecie też, jak jest skonstruowana ta książka właśnie takimi elementami, które pozwalają człowiekowi w pewnym, naprawdę bogatym stopniu zrozumieć te elementy, które składają się na pewną całość otaczającego nas świata. W największym katolickim tygodniku Belgii, Kerk and Leven, nie wiem, czy to dokładnie mówię dobrze, ale prawdopodobnie taka nazwa, Życie i Kościół, rozprowadzony był pewnego czasu broszury z nowej dziedziny naukowej. Nazywa się ona Pedophile Study, w których można było przeczytać między innymi, i tu cudzysłów, wiele kontaktów seksualnych między osobami starszymi i dziećmi nie musi być dziś szkodliwych. Są to kontakty seksualne, które mogą być przyjemne i cenne dla dzieci. Dojrzały mężczyzna próbujący umieścić swego, przepraszam bardzo, będę cytował fragment, który jest napisany w tej ulotce i który między innymi przytoczony jest w artykule. Dojrzały mężczyzna próbujący umieścić swojego penisa w pochwie dziewczynki lub odbycie chłopca w większości przypadków wie, że to będzie bolało dziecko. Dlatego pedofile często rezygnują z tego. Co więc robią? Rozmawiają, śmieją się razem, wspólnie na przykład grają. Kochający się nawzajem pedofile i dzieci czują się ze sobą dobrze. Pokazują swoje genitalia, dorośli masturbują chłopca lub dziewczynkę albo zadowalają się oglądaniem dziecka i pozwalaniem, by się masturbowało. W broszurach znajdowały się między innymi również porady dla rodziców, którym tłumaczono, że jeśli wzdrygają się na samą myśl, by ich dziecko mogło uprawiać seks z osobą dorosłą, to powinni zadać sobie pytanie, czy może nie traktują dziecka przedmiotowo, albo jako swojej własności. Dalej wmawiano rodzicom, że twierdzenia, jakoby pedofilia była szkodliwa, wynikają z niewiedzy. Wręcz przeciwnie, pedofilia jest nieszkodliwa, ale to straszenie nią jest szkodliwe. Mówienie dziecku, że ona jest czymś brudnym, podczas gdy dziecko ma doświadczenie słodkiej przyjaźni, może być dla niego brutalnym zderzeniem i niszczyć jego psychikę. Autorzy broszury rozpowszechnianej przez tygodnik Kerk and Leven uspokajali rodziców. I tu ostatnie zdanie. Przyjaźń między pedofilem a dzieckiem nie powinna być powodem do paniki. Nie ma również żadnych powodów do obaw. Nawet gdy się dowiesz, że w ich związku dochodzi do kontaktów seksualnych, trzeba mieć zaufanie do swojego dziecka. Jeśli twój syn lub córka dobrze się czują w tym związku, to może oznaczać, że ten związek wcale nie jest szkodliwy. Panie Grzegorzu, ta nasza Europa, kiedy czyta się tego typu rzeczy, to człowiek zastanawia się, po pierwsze, absolutnie wierzę Panu, że taka sytuacja miała miejsce, ale nie chce mi się w to wierzyć, jako osoby, która czyta, że w katolickim tygodniku mogła być taka broszura, która dotyka tego typu spraw. Chcę Pana zapytać, co jest przyczyną tak dalekiego
nazwę to dyplomatycznie, zubożenia intelektualnego ludzi, że tego typu rzeczy mają miejsce wokół nas i to właściwie ile, nie wiem, 1000 kilometrów obok naszej granicy, a w wielu sytuacjach rozprzestrzeniają się, bo takim krajem, który jest bardzo podobny, jest Holandia. W wielu sytuacjach słyszymy o podobnych sytuacjach, może nie aż takich, chociaż nie wiem, czy podobne mają miejsce w Niemczech, we Francji. Mieliśmy sytuację, gdzie prezerwatywy były rozrzucane, kiedy Jan Paweł II przyjechał na przykład we Francji, była taka sytuacja. Ale tu mówimy o czymś, co dotyka naszych dzieci i jest zaprzeczeniem wszystkich norm moralnych, które możemy sobie wytłumaczyć. No rzeczywiście ten tekst był szokujący i tego typu treści były dostępne także w pismach chrześcijańskich w latach 60., 70., jeszcze początek 80. na Zachodzie. Tutaj ten przykład pochodził z Belgii. I to się wiąże z tym, o czym pisał Benedykt XVI w takim swoim głośnym eseju sprzed paru lat, kiedy starał się wskazać na przyczyny nadużyć seksualnych przez osoby duchowne w Kościele. I tam napisał, że według niego taką przyczyną numer jeden jest wtargnięcie do Kościoła rewolucji seksualnej. I on tam pisał wprost m.in. o klikach homoseksualnych, które opanowały całe seminaria duchowne, zmieniając w nich klimat. I jednym z przejawów tego było także przyzwolenie dla pedofilii, które z naszego dzisiejszego punktu widzenia ono się wydaje szokujące, ale wtedy w latach 60. czy 70. istniało bardzo duże przyzwolenie na tego typu zachowania. Chociażby w oficjalnym programie politycznym Partii Zielonych w Niemczech znajdował się taki punkt dotyczący właśnie dekryminalizacji pedofilii. Cały ten proces rozpoczął się, można powiedzieć, od słynnego raportu o mężczyźnie Alfreda Kinseya, gdzie tam był poświęcony jeden rozdział orgazmowi dziecięcemu. Kinsey nie ujawnił, że dane, które wykorzystał w tej książce, pochodziły od seryjnych pedofili zboczeńców i to właśnie oni byli źródłem tej jego wiedzy na temat orgazmu dziecięcego, który w jego raporcie został opisany w tonie afirmatywnym, że jest to takie przeżycie, które wzbogaca to dziecko emocjonalnie. Właściwie nie było tam wspomniane o żadnych szkodach psychicznych dla tego dziecka i przez pierwsze lata, można powiedzieć w tym całym apogeum rewolucji seksualnej, istniało nawet w mainstreamowych mediach przyzwolenie dla pedofilii, łącznie z tym, że wielu takich, można powiedzieć, koryfeuszy kultury podpisywało się pod listami otwartymi, które aprobowały pedofili, na przykład we Francji Michel Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, no i wiele innych tuzów tamtejszej kultury podpisywało się pod wspólnymi listami właśnie w obronie pedofili. Dzisiaj na temat tego panuje wstydliwe milczenie, taka zasłona, kurtyna milczenia nad tym zapada, ale jeżeli sięgnie się po teksty z tamtych czasów, jeżeli się sięgnie po opisy tych komun, które funkcjonowały w Niemczech Zachodnich czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie dorośli i dzieci byli razem, chodzili nago, różne eksperymenty, jak to wtedy mówiono, były przeprowadzane. Zresztą pisał o tym też Daniel Cohn-Bendit w takiej swojej książce autobiograficznej o tych przedszkolach eksperymentalnych, które były przez te komuny tworzone. To widzimy, że pedofilia była uznawana za zjawisko normalne jako jeden z elementów rewolucji seksualnej. To się dopiero później zmieniło, kiedy
mniej więcej dopiero od drugiej połowy lat 80. zaczęła następować taka bardzo radykalna zmiana, kiedy zaczęły być ujawniane takie długofalowe skutki psychiczne dla ofiar tego molestowania. Natomiast no, tym, co jest najbardziej szokujące, jest to, że tego typu koncepcje i idee przedostawały się także do świata katolickiego i znajdowały wyraz na łamach owych czasopism. I to, można powiedzieć, jest przykład takiego szerszego zjawiska, które można nazwać mentalną kolonizacją Kościoła przez współczesne ideologie laickie. Bo widzimy, że ta mentalna kolonizacja przez te ideologie nie dotyczy tylko rewolucji seksualnej, ale wielu różnych innych modnych ideologii, ideologii gender, ideologii klimatyczno-ekologicznej. No i można wymieniać jeszcze więcej. I ta mentalna kolonizacja polega na tym, że chrześcijanie przestają myśleć o sobie i swojej religii w kategoriach chrześcijańskich, katolickich, a zaczynają myśleć, definiować sami siebie w kategoriach innych ideologii, które są wrogie tejże religii. I co najciekawsze, sami tego nie dostrzegają, myślą, że tak właśnie powinno być, że właśnie myślą po chrześcijańsku, po katolicku. I to ktoś przyrównał do kryzysu ariańskiego w IV wieku, kiedy większość wyznawców Chrystusa na świecie nie była chrześcijanami, ponieważ nie uznawali Chrystusa za Boga, nie uznawali Trójcy Świętej, ale jednak byli przekonani, że to oni są chrześcijanami. A w rzeczywistości ta prawowierna pozostała mniejszość i to mniejszość nawet w światowym episkopacie, bo większość biskupów była arianami, a wierna rzeczywiście Ewangelii pozostała ta mniejszość i światowego episkopatu i wiernych, a jednak mimo, że byli w mniejszości zdecydowanej, no to jednak okazało się, że to oni ocali tą wiarę i przenieśli ją w przyszłość. To chciałbym teraz, żebyśmy wrócili jeszcze raz do tego słowa, które jest ową przyczyną. Czy tego typu działania, takie, które mają, które widzimy szczególnie w Europie Zachodniej, związaną z tą sekularyzacją, z laicyzacją społeczeństwa, z zamętem, który dzisiaj również towarzyszy wielu osobom wierzącym pod względem tutaj teologicznym czy rozumienia dokumentów kościelnych, żebyśmy cofnęli się troszkę i popatrzyli na to z perspektywy czasu. Co było przyczyną tego? Czy to były przyczyny związane z działaniami hierarchów Kościoła, czy może właśnie ze sposobem zmian społecznych, które wychodziły od dołu, czy może z poziomu naukowego, który próbował zmieniać świat? Gdzie ta ryba zaczęła się psuć i w którym momencie? No to, tutaj jest wiele teorii. Niektórzy mówią, że zaczęło się to na przełomie XIX-XX wieku w związku z rozwojem herezji modernistycznej, czyli takiej, która uznawała, że należy dopasować przekaz religijny do odkryć naukowych i badań historycznych, ale inni twierdzą, że jeszcze wcześniej, czyli że zaczęło się w oświeceniu, kiedy miała miejsce pierwsza chyba w historii świata próba zbudowania cywilizacji bez Boga, nie na gruncie religijnym, tylko na gruncie materialistycznym, ateistycznym. Inni mówią, że jeszcze wcześniej, w czasie reformacji, kiedy Marcin Luther podważył autorytet Kościoła katolickiego, papiestwa i właściwie uznał, że to sam człowiek decyduje, a nie Bóg, w którym kierunku ma się rozwijać religia. Jeszcze inni mówią, że było to znacznie wcześniej, czyli w czasie przełomu nominalistycznego, kiedy był ten kryzys, spór o uniwersalia, kiedy odrzucono świętego Tomasza z Akwinu, a przyjęto nominalizm Ockhama.
No i tak moglibyśmy się cofać aż do tego grzechu pierworodnego, do Adama i Ewy, więc no naprawdę jest bardzo wiele różnych koncepcji, z których każda umiejscawia ten początek kryzysu w innym miejscu. Ale jeżeli spojrzymy na dzieje Kościoła, to kryzys właściwie towarzyszył Kościołowi od zawsze, że nie było nigdy takiego okresu, takiego bezkonfliktowego trwania w długiej szczęśliwości, w pokoju. Zawsze przychodziły próby. Ja polecam Państwu taką świetną książkę, sześciotomowa historia Kościoła i chrześcijaństwa, napisana przez Warrena Carrolla. Jak się przeczyta te sześć tomów, to no, człowiek nagle odkrywa, że właściwie dzieje Kościoła to jeden wielki kryzys i też, że w ogóle to, że ten Kościół istnieje do dziś, to jest naprawdę jakimś cud. Naprawdę wielki cud. I jeżeli zna się te dzieje Kościoła, to człowiek nabiera takiego pewnego dystansu do tego, co się dzisiaj tutaj dzieje, bo naprawdę nie jesteśmy w tak wyjątkowej sytuacji, jak nam się wydaje. Po prostu chrześcijanie w każdej epoce są poddawani pewnym próbom. Dlaczego dzisiaj miałoby być inaczej? Myślę, że nie ma powodu uważać, że jest inaczej. To w takim razie ja wrócę do samego mojego początku, ale zanim wrócę, to powiem Państwu, że jeżeli Państwo macie ochotę zadać jakieś pytanie, to zachęcam do tego, żeby podnieść rękę, oddam Państwu głos. Zostały nam jeszcze dwa etapy naszej rozmowy i wtedy zwrócę się do Państwa. Myślę, że około 15 minut jeszcze nam zostało, chociaż zobaczymy, to troszkę nie będzie zależało tylko ode mnie. Panie doktorze, to jakie są rokowania dla tej naszej Europy? Popatrzymy na ten rozwój i niestety ten rozwój sekularyzacji praktycznie nie następuje. Ten zwrot jest czasami, jeżeli się pojawia, to jest na poziomie absolutnie minimalnym. Mówię tu o zwrocie, że gdzieś następuje zwyżka tych ludzi, którzy przybliżają się do wiary i którzy chcą być bliżej niej. Jeżeli popatrzymy dzisiaj, wczoraj do Polski przyjechał kardynał Ey, który opowiadał o zmianach. Dzisiaj akurat miałem przyjemność z nim rozmawiać. Kardynał z Holandii opowiadał o tym, jak to się zmienia niesamowicie sytuacja w Holandii. I kiedy mu zadałem pytanie, to jak ona się zmienia, to powiedział, że zaczął od tego zdania, wiernych cały czas ubywa. I zaczął, że zmienia się pozytywnie, ale mówi, że ich wiara wzrasta. No to jest na pewno dobra wiadomość, że wiara wzrasta. Nie wiem, jak to jest mierzone, że wiara ich wzrasta, natomiast na pewno jest to bardzo dobra wiadomość, że może są to ludzie, którzy chcą się jednoczyć w różnym działaniu. Ale jednak, jeżeli popatrzymy na masę jako na Europę, no to u nas chrześcijaństwo jest na wyginięciu i to takim coraz mocniejszym. Nawet jeżeli popatrzymy na taką katolicką Polskę, którą mówimy, że jest taka katolicka, to niestety z roku na rok, już nie mówimy tu o księżach, ale jeżeli popatrzymy nawet na wiernych, chociaż księża są dobrym też tego etapem, jeżeli chodzi o liczbę powołań, wiele zakonów teraz ma spotkania, bo nie będzie lada chwila komu się opiekować tym osobom starszym, bo po prostu nie ma powołań. Niektóre zakony mają taką sytuację, że kilka lat prawdopodobnie nie będzie w ogóle nowych zakonników. Chwała Bogu, że są w Indiach. Super, że się rozwija ten kościół w Afryce, no ale my żyjemy tutaj. Mamy być kolebką chrześcijaństwa. To jakie są rokowania, jeżeli Pan patrzy, analizując to, co się dzieje w Europie, biorąc pod uwagę też te wiele pięknych elementów, które się dzieją, dużo nowych pomysłów, to patrząc tak niestety realnie, co w tej naszej Europie może się wydarzyć? Kiedyś zapytano prymasa Wyszyńskiego, dlaczego tak wiele uwagi przydziela Polsce tym sprawom patriotycznym, narodowym, i że niekiedy wydaje się, że więcej niż sprawą Kościoła. I on odpowiedział, że Pan Jezus przyrzekł, że Kościół będzie trwał do końca świata, ale nie przyrzekł tego samego na temat Polski. I wiemy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła.
Kościoła na świecie, no ale jest pytanie o Kościół w Europie. I tutaj obietnica Pana Jezusa nie dotyczyła nigdzie Kościoła w Europie. I tak naprawdę to w dużej mierze zależy od nas samych, od samych Polaków, Europejczyków, bo jeżeli powtarzamy ten sam gest, co wielki inkwizytor w braciach Karamazow, czyli wskazujemy drzwi i wypraszamy Jezusa, tak, że nie potrzebujemy Ciebie tutaj, tak? Nawet w Kościele Ciebie nie potrzebujemy, możemy zbudować Kościół bez Chrystusa, czy społeczeństwo bez Chrystusa, świat bez Chrystusa, no to on się nie będzie narzucał. Generalnie sekularyzacja w Europie jest skutkiem wyborów samych Europejczyków. I tutaj możemy wskazywać oczywiście wiele pomysłów, jak to zrobić, żeby zmienić tą sytuację, ale tak naprawdę to wszystko zależy od właśnie tego, jak ludzie będą, jakich będą wyborów dokonywać w swoim życiu, w swoim sumieniu, w swoim sercu. Jeżeli chcą żyć bez Boga, no to Bóg się nie będzie narzucał. Jakby obecna sytuacja jest konsekwencją rzeczywiście takich ludzkich wyborów. I z drugiej strony trzeba pamiętać, że to kryterium ilościowe też jest dosyć zwodnicze, bo Kościół zaczynał się od 12 apostołów, to też była garstka, tylko właśnie ta garstka miała ten żar, miała tego Ducha Świętego, że oni mieli misję i oni wcale nie myśleli w kategoriach, że będziemy teraz ewangelizować Azję, czy Europę, czy Afrykę. Oni mieli iść i robić to, do czego wzywał ich Chrystus, czyli dawać świadectwo, głosić, nauczać. I na skutek tego, że oni żyli swoją wiarą, jakby przemieniał się świat wokół nich, zaczynając od najbliższego otoczenia i to promieniowało coraz dalej i dalej. No i jest pytanie, czy dzisiaj ludzie jakby będą mieli w sobie ten żar. I na przykład, jak byłem w Afryce, to widziałem u ludzi ten żar. A bywałem w takich sytuacjach, że było na mszy 5000 osób, ja byłem jedynym białym. I ta radość z przeżywania Eucharystii była niesamowita. U nas w Europie często jest tak, że żalą się parafianie, że msza trwa długo, że najlepiej to jakby pół godziny. A tam oni się żali, że msza trwa tak krótko, bo trwała tylko 2 czy 2,5 godziny. A oni przecież na pieszo szli po 15-20 kilometrów, żeby wziąć udział w tej mszy. I ona trwa tak krótko, bo tylko 2-2,5 godziny. A oni chcą być z Bogiem, chcą po prostu przebywać z Nim. To zupełnie inna perspektywa niż u nas, gdzie Pan Bóg jest jakimś tam dodatkiem często niepotrzebnym do życia, natomiast no, tam on jest centrum tej egzystencji. Pamiętam, że też miałem taką rozmowę w Sudanie z takimi dwoma tamtejszymi mieszkańcami i tak rozmawialiśmy, ja im mówię, że dla nas Europejczyków wy wszyscy czarnoskórzy, że wyglądacie tak samo. Oni mówią, no gdzie tak samo, przecież są różnice, tutaj te plemię tak wygląda, ci są wysocy, ci niscy, ci mają ciemniejszą, ci jaśniejszą skórę. No i rzeczywiście mi tam objaśniali jakieś różnice pomiędzy nimi, że te plemiona się różnią. No i oni mówią, ale wy się między sobą biali nie różnicie, no czym się wy różnicie między sobą? No ja myślę, no tak, no czym my się tak wyglądem różni Polacy od Czechów czy Niemców, nie? Tak jak oni są w stanie stwierdzić, te plemię wysokie, niskie, taki odcień skóry. Więc tak się zastanawiałem, no czym się my różnimy od Francuzów, od Litwinów, no i mówię, no słuchajcie, bo... Od Niemców to trochę łatwiej, bo tam jest coraz więcej na przykład Turków, to tam z nimi jest. Ale mówię... Wiesz, my się różnimy na przykład tym, że my Polacy na przykład wierzymy w Boga, a w Czechach bardzo dużo osób nie wierzy w Boga. No i oni sobie, ale jak to nie wierzy w Boga?
No są ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Ale jak to nie wierzą? I oni nie rozumieli, co się do nich mówi. Oni nie byli w stanie pojąć, że człowiek nie może wierzyć w Boga. Potem żeśmy tylko o tym rozmawiali, bo to w ogóle przekraczało ich horyzont, że są ludzie, którzy nie są w stanie nie wierzyć w Boga. I pamiętam, że jeszcze myśmy potem poszli spać, oni jeszcze długo w środku nocy, do późnej nocy dyskutowali na ten temat, co im się nie myśliło w głowie, bo nie mogli spać. Jak człowiek może nie wierzyć w Boga? No i jakby to też pokazuje te różnice jakby między nami a nimi. Jak pan o tym powiedział, ostatnio mieliśmy taką bardzo długą rozmowę. Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie, podzielę się jednym zdaniem, żeby zadać pytanie, że w pewnym momencie zaczęły następować te zmiany systemowo. Mam tu na myśli szczególnie zmiany korporacyjne. Z takim psychologiem biznesu bardzo zaangażowanym w rozwój korporacji czy działań, robił bardzo głębokie badania, o czym dużo osób z nas się domyśla, ale kiedy zobaczy się bezpośrednie badania, to one szokują, że korporacje tworzyły swój cały system działania po to, żeby dać człowiekowi wszystko i również aspekt Boga w kontekście zaspokajania jego potrzeb. Oczywiście nie dając mu Boga, bo nie możemy dać mu Boga, ale realizując wszystko na potrzebie fizjologicznym, fizycznym, żeby on nie musiał czuć potrzeby tego Boga. Czy to nie jest tak, że na wielu tych elementach my tworzymy tak wiele zaspokojeń dotyczących socjalu z każdej strony, dotyczących spraw naszej wygody, że może ta wygoda, o której pan powiedział, może ten rozwój logistyki paradoksalnie tych wszystkich elementów powoduje, że my przestajemy czuć, co jest najważniejsze i odchodzimy. Rozwój technologii, komórek daje nam świadomość, że to my stajemy się bogami, a tam rzeczywiście, kiedy jest się bliżej tej może natury, albo człowiek nie zdający sobie pytań, jest wtedy bliżej Boga. I pytanie, kto rzeczywiście jest bliżej wtedy tego, chciałbym powiedzieć, prawdy, chociaż ja oczywiście wiem, pan pewnie też, ale patrząc się jakby z punktu widzenia kulturowego, to pytanie myślę, że może być uzasadnione, na przykład w Europie w stosunku chociażby do Afryki. Generalnie rzeczywiście jest pewna taka prawidłowość, że dostatek, dobrobyt, bogactwo bardzo często powodują, że człowiek czuje się spełniony, zabezpieczony, że przestaje potrzebować Boga, jak ten bogacz właśnie z tej przypowieści, którą Jezus opowiadał swoim uczniom. Z drugiej strony ten rozwój technologiczny sprawia takie złudne, fałszywe wrażenie, że jesteśmy w stanie zapanować nad rzeczywistością, że jesteśmy panami natury, a wystarczy jakieś takie zdarzenie typu pandemia i nagle okazuje się, że ta pewność siebie pryska w ułamku sekundy. I rzeczywiście ja widzę, że też w Polsce mamy z tym pewien taki problem, że nie jesteśmy w stanie wyartykułować w życiu politycznym, społecznym pewnego takiego pozytywnego programu na przyszłość. Bo jak się spogląda na te różne oferty programowe różnych ugrupowań, to no to dominuje właśnie hasło dobrobyt, że musimy dogonić Zachód, musimy osiągnąć dobrobyt. Ale jeżeli popatrzymy, co się dzieje, kiedy społeczeństwa osiągają ten dobrobyt, to bardzo wiele z nich się sekularyzuje. Holandia, Hiszpania, Irlandia. No jest pytanie, czy w takim razie katolicy, którzy mówią, że jakby najważniejszy dla nas jest dobrobyt, a dobrobyt bardzo często pociąga za sobą właśnie odchodzenie od Boga, no, sami jakby nie wpadają w pewną pułapkę, tak? Że jednak musi być coś ważniejszego niż dobrobyt. I tutaj ja na przykład w naszym życiu publicznym nie dostrzegam jakichś
jakichś koncepcji, haseł, programów, które wskazywałyby pewne wyższe cele niż te ograniczone właśnie do tej sfery socjalnej, ekonomicznej, finansowej. I bo jakie było pytanie, bo trochę... Dotyczyło tego, czy przypadkiem ten dobrobyt no właśnie nie powoduje, że my zaczynamy odchodzić od Boga, samemu czując się Bogiem. W kontekście tego, co jest w Afryce, że kiedy potrzebujemy cały czas pracować, rozwijać się, chociaż też w Afryce dużo czasu ludzie poświęcają na odpoczynek, bo czasami ten u nas na przykład to jest na zupełnie innym poziomie. Tam ta praca w stosunku do odpoczynku ma dużo większe jakby czasowe połączenie. I to było sensem jakby pytania. Z tym, że to nie oznacza, że bogactwo jest związane z niewiarą, a bieda z wiarą, bo to oczywiście było uproszczenie, bo widzimy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, które są najbogatszym krajem świata, jednak chrześcijaństwo jest nadal bardzo żywotne. To właśnie opisywał pan w jednym artykule, że nie pamiętam już teraz statystyk, ale spora część Amerykanów to też są osoby niewierzące, ale mają tylko jednego kongresmena jako swojego przedstawiciela w Senacie. Tak, no tylko jeden kongresmen deklaruje oficjalnie, że jest ateistą, tak, a wszyscy pozostali deklarują się jako wierzący, wyznawcy różnych religii, no najczęściej chrześcijaństwa w różnych wersjach protestanckich. Chyba, że jest się prezydentem, to wtedy katolickiej, chociaż to też pewna odmiana katolicyzmu. Drodzy Państwo, przypomnę o możliwości zadawania pytań, a ja przejdę w takim razie, panie doktorze, do pastorze, do ostatniego pytania, a właściwie do tego, że no my tutaj jesteśmy i chcielibyśmy leczyć tę naszą Europę. Cieszymy się bardzo i to pięknie, że ten Kościół się rozwija, ale my jesteśmy tutaj. Boli nas to, że to nasze miejsce jest w takim stanie. Boli nas to, że tak mnóstwo działań pięknych jest często potem zaprzepaszczanych. Niektórzy mówią o cudownej sytuacji, która miała miejsce w Polsce kilka lat temu, jak na przykład Światowe Dni Młodzieży. I po tych Światowych Dniach Młodzieży nie widzimy tego ogromnego owocu, który mógłby się pojawić, chociaż może w niektórych sercach on się pojawił, ale te wszystkie akcje spektakularne, które u nas się dzieją, jak Różaniec do Granic, jak Zawierzenie Polski, to są piękne sytuacje i które naprawdę powodują, że w człowieku serce aż się rozwija, ale niestety no nie hamują tego postępu. Gdzie możemy go upatrywać? Co możemy zrobić? Czy jest w ogóle jakikolwiek jakaś taka możliwość, która jest w stanie zahamować ten postęp, a wręcz przeciwnie, może pomóc każdemu z nas, bo jak tutaj są osoby, to przypuszczam, że każdy przed taką myślą, że nie tylko chce poznać, ale chce zmieniać siebie i otaczający nas świat, bo po to jesteśmy chrześcijanami. A mamy strasznie duży problem z tym, żeby odnaleźć to lekarstwo. Co mamy? Ucinać nogę? Brać leki? Zacząć ćwiczyć? Zmieniać dietę? Jeżeli byśmy to pytanie o sekularyzację przełożyli na taki konkretny, osobisty, codzienny poziom zwykłego człowieka, to sprowadza się to do pytania, gdzie jest w twoim życiu Pan Bóg? Gdzie jest w twoim życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym? Czy ludzie patrząc na ciebie są w stanie stwierdzić, że jesteś człowiekiem wierzącym, którzy rzeczywiście żyją swoją wiarą, czy też nie? Czy twoje dzieci ciebie obserwując są w stanie powiedzieć tak, mój tata, moja mama żyją wiarą, są z Panem Bogiem, ja też chcę robić tak jak oni. Tak naprawdę na najgłębszym poziomie to się sprowadza do takich pytań. I oczywiście ludzie są poddawani dzisiaj różnym presjom zewnętrznym i widzimy takie presje ze strony kultury, prawa. Są też inne instrumenty oddziaływania. Natomiast myślę, że gdybyśmy tak chcieli spojrzeć właśnie
na to, co możemy zmienić. Bo socjologicznie są takie trzy główne źródła religii. Rodzina, kultura i kościół. Rodzina, czyli ten międzypokoleniowy przekaz wiary. I dzisiaj widzimy, że jeszcze dziadkowie chodzą regularnie do kościoła, ich dzieci sporadycznie, a wnuki już w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tego świadectwa, tego przekazu wiary w rodzinach. I tutaj nikt z nas jakby nie zastąpi nawet najlepszymi radami, jakie w tej chwili będziemy tutaj dawać. Nikt tych rodziców tej podstawowej funkcji nie zastąpi. Przecież i podczas przysięgi małżeńskiej, podczas chrztu rodzice się zobowiązują do tego, żeby to dziecko wychować po katolicku, więc mają pełnić taką funkcję, która w kościele pierwotnym nazywała się funkcją mistagoga, czyli pewnego mistrza duchowego, kogoś, kto wtajemnicza dziecko w prawdy wiary. I tu widzimy, że to zjawisko nie występuje, czy coraz rzadziej występuje. Więc tak naprawdę podstawą jest odnowienie życia duchowego w rodzinach. Drugie to źródło, o którym mówimy, to jest kultura, że kiedyś człowiek, obcując z wytworami kultury, jakby wręcz bezwiednie nasiąkał tym przekazem chrześcijańskim, który był w tej kulturze zawarty, bo o chrześcijaństwie mówiło wszystko. Katedry, obrazy, rzeźby, powieści, teatr. Natomiast dzisiaj kultura jest właściwie taką sferą antykatechezy. Raczej dzisiaj człowiek, obcując wytworami współczesnej kultury, się nie zewangelizuje, wręcz przeciwnie. Więc jest też w związku z tym konieczność budowania, tworzenia własnej kultury, w tym budowania także instytucji, także zakładania szkół, bo szkoły też rozumiemy jako część tej szeroko pojętej kultury. I tutaj jest jakby kolejne zadanie do wykonania, żeby tworzyć instytucje i budować kulturę. I szkoła, proces wychowania, edukacji jest tutaj podstawowy. Dlatego też w wielu krajach zachodnich te środowiska katolickie się jednoczą właśnie po to, żeby rozwijać na przykład nauczanie domowe, dbać o to, żeby dzieci nie były deprawowane w szkołach. No ja na przykład teraz niedawno wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i tam mi opowiadali znajomi rodzice, że coraz częstsze jest zjawisko, że nie będziemy posyłać naszych dzieci na uniwersytety, ale nie dlatego, że nie chcemy, żeby one nie zdobyły wiedzy, ale dlatego, że nie chcemy, żeby one zostały zdeprawowane. To znaczy w niektórych środowiskach uniwersytet funkcjonuje jako synonim pralni mózgów, że nie jest to miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, tylko gdzie pierze się mózgi. Jest wręcz taki bardzo mocny dystans środowisk chrześcijańskich wobec uniwersytetów, które przestały pełnić funkcje edukacyjne, a weszły w indoktrynację. No i trzecia sfera, o której mówię, czyli że sam Kościół jako instytucja jest też tym źródłem wiary. No i tutaj też widzimy pewien kryzys, też związany z tym chociażby, że świeccy się niedostatecznie angażują, że się nie utożsamiają z Kościołem, że często jak słyszymy w radiu, że Kościół musi to czy tamto, to się taki automatyzm myślowy włącza, że Kościół, czyli oni, a więc biskupi, a więc księża, natomiast nie ma takiego natychmiastowego odruchu, aha, Kościół, czyli my, że to jest też apel do nas, czyli tak postrzegamy ten Kościół jako zjawisko zewnętrzne wobec nas. I tutaj też widać, że Kościół nie ma też adekwatnych form przekazu we współczesnym społeczeństwie, tak jak na przykład w pierwotnym kościele istniały takie trzy formy przekazu podstawowe, czyli kerygmat, katecheza i homilia. Kerygmat był przeznaczony dla pogan,
i to było to orędzie zbawcze, które sprawiało, że ludzie pragnęli przystąpić do kościoła, przystąpić do chrztu i wtedy zaczynał się drugi etap, czyli katechumenat, gdzie za pomocą serii kateches, czyli takiej ścieżki inicjacyjnej, drogi wtajemniczenia w prawdy wiary, przygotowano przez ileś lat tych katechumenów do chrztu. I był trzeci rodzaj przepowiadania, już dla tych, którzy zostali ochrzczeni, weszli do kościoła, czy to była homilia dla ludzi już ukształtowanych w pełni jako chrześcijanie. A dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że mamy odwrócenie zupełnie tych form w stosunku do sytuacji, jaka jest. Bo kiedyś, kiedy ludzie zaczęli wstępować masowo do kościoła, to zniknęli poganie. Więc nie było już kerygmatu skierowanego do pogan, bo tych pogan nie było. Ponieważ dzieci były chrzczone w wieku niemowlęcym, zanikła instytucja katechumenatu, czyli przygotowania dorosłych do chrztu. Więc tak naprawdę dorośli przestali być objęci katechizacją. Ona ograniczyła się do poziomu dzieci i w związku z tym większość ludzi ma dziecięce wyobrażenie Boga, które wyniosło z katechezy dla dzieci, a w momencie, kiedy dojrzewają, nie ma jakby na nowo intelektualnego przemyślenia swojej wiary w kategoriach już bardziej dojrzałych. I homilia przestała trafiać do osób ukształtowanych, ponieważ one nie przeszły katechizacji. I dzisiaj nagle mamy masy pogan, a nikt im nie głosi kerygmatu. Kościół nie ma formy przekazu dla tej masy pogan. Nie ma katechizacji osób dorosłych, czyli tej ścieżki wtajemniczenia w prawdy wiary, głębokiej formacji duchowej dla osób dorosłych. I ta w związku z tym homilia trafia w taką pustkę, bo ludzie są nieprzygotowani, nie mają tej formacji, żeby odbierać te treści. Więc być może należałoby wrócić właśnie do tego doświadczenia pierwszych chrześcijan, bo znajdujemy się w podobnej sytuacji cywilizacyjnej, mając naprzeciw siebie no, cywilizację, która także jest obca chrześcijaństwu, a niekiedy nawet mu wroga. I myślę, że dzisiaj no, Kościół powinien jakby na nowo przemyśleć tą sytuację, w której się dzisiaj znajduje. Serdecznie dziękuję, bo to myślę, że bardzo ważna wypowiedź, szczególnie to też biorąc pod uwagę tą opcję Benedykta, bo to pewnie do tego też troszeczkę Pan chciał nawiązać, która myślę, że w ostatnim czasie bardzo przyświeca jako pewna alternatywna droga, czy pokazanie drogi do powrotu do Kościoła. Drodzy Państwo, przypomnę o możliwości zadawania pytań, więc jeśli jakieś pytanie się pojawiło, no to w takim razie od razu oddam głos. Bardzo proszę kolejne osoby o podniesienie ręki, to wtedy od razu będziemy mogli ustalić kolejność. To bardzo proszę, to Pan będzie pierwszy, drugi, tu mamy trzecią osobę. To na razie tak zrobimy, zobaczymy jak dużo tam czasu zostanie, ale zachęcam, że jeżeli ktoś się pojawi pytanie, to niech podniesie rękę, żebyśmy ustalili kolejność. Dobrze, będzie to czwarta osoba. Bardzo proszę Pana, ja potem spróbuję zadać pytanie, chyba że ono będzie na tyle od razu posiadało pewną swoją element możliwości odpowiedzenia, to wtedy poproszę Pana Grzegorza, żeby w tej pierwszej zdaniu od razu zawrzeć pytanie, żebyśmy mogli przekazać też informacje internautom, którzy będą nas oglądali, a propos tego, jakie pytanie padło z sali. Bardzo proszę. Może jakiejś innej.
to ja przekażę pytanie. Trochę pan Grzegorz dostał drugie zadanie od naszego gościa. Panie Grzegorzu, trochę chciałbym, żeby pan się zmienił w księgarza. Pan opowiadał swoją krótką historię, że poszedł do księgarni i szukał właśnie książki, która by do niego trafiła. Tak, był na UKSW w księgarni, domyślam się, że kierowanej właśnie do osób wierzących. No i została mu zasugerowana książka związana z tłumaczeniem, ale tutaj chodzi o najważniejszy element, czyli o to źródło. I szuka tej drogi, jak najbardziej przybliżyć się do tego źródła, a nie być czasami nasyconym poprzez tłumaczenia czy poprzez komentarze innych osób. Dobrze? Bardzo prosimy o odpowiedź. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mnie, to mi bardzo dają wiele pisma ojców Kościoła z pierwszych wieków. Święty Augustyn, święty Jan Chryzostom, święty Bazylii. Bo czasami człowiek jakby odnajduje też pewne podobieństwo w ich przeżyciach, przemyśleniach w porównaniu z tym, co my obserwujemy dzisiaj. I czasami człowiek też, czytając to, natyka się na takie niespodziewane fragmenty, które no, daje mu do myślenia. Znaczy takie zupełnie niespodziewane rzeczy, o których sobie nie zdawał wcześniej sprawy. Na przykład jak święty Augustyn pisze, że zastaje świętego Ambrożego pogrążonego w takiej modlitwie myślnej. To była medytacja nad Pismem Świętym i to go w ogóle zaskakuje, bo dla ludzi tamtych czasów to było coś zaskakującego, dlatego że religia rzymska była religią publiczną, która polegała na pewnych rytuałach, na pewnych obrzędach i ludzie wtedy nie dopuszczali myśli, że Bóg może znać nasze myśli, znać nasze wnętrze. Dla nich to było nie do pomyślenia. I nagle święty Augustyn odkrywa jakby coś takiego jak modlitwa kontemplacyjna, modlitwa myślna, a nie modlitwa publiczna, która się przejawia w rytuałach. I okazuje się, że na przykład dla ludzi w tamtych czasach to była zupełna nowość. Dla nas to się wydaje zupełnie oczywiste. Albo też pewne rzeczy, które nam się wydają właśnie dzisiaj oczywiste, wcale takimi nie są dla ludzi innych kultur czy innych kontynentów. Na przykład sama koncepcja osoby, która jest w ogóle nieznana w tych religiach dalekowschodnich, bo dla nas osoba to jest taki integralny byt cielesno-duchowy, ta istota cielesno-duchowa, gdzie ciało i dusza są ze sobą nierozerwalnie związane. Natomiast na przykład tam, gdzie jest wiara w reinkarnację, to ten związek duszy i ciała jest incydentalny, przygodny, że to nasza dusza dzisiaj jest we mnie, ale za jakiś czas będzie w jakimś zwierzęciu, może w jakimś robaku, a to oznacza, że moja godność jest taka sama jak godność tego zwierzęcia czy tego robaka. I kiedy na przykład ci Azjaci odkrywają koncepcję osoby, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że w związku z tym są obdarzeni nieskończoną godnością, że właśnie ta ich dusza nie jest taka sama jak tego zwierzęcia czy robaka, ale jest tą iskrą Bożą w nich, no to jest rewolucja w myśleniu. I myślę, że właśnie te pisma tych ojców Kościoła, one no rzeczywiście dają wiele do myślenia. One tak rzucają nowe światło na naszą rzeczywistość. Oczywiście też wracając do źródeł, warto wracać zawsze do Pisma Świętego. Chociaż z drugiej strony też warto tak czasami się zapytać, bo
bo to też nie jest takie oczywiste, bo znamy te twierdzenia protestantów sola scriptura, że tylko pismo, ale mi powstaje pytanie, to w takim razie jak się mogło chrześcijaństwo rozwijać, kiedy nie było jeszcze pisma? No bo pierwszy list Nowego Testamentu powstał w 42 roku, jak się uważa. Ostatnia apokalipsa w 98. A cały kanon dopiero przybrał ostateczny kształt w IV wieku. Więc rodzi się pytanie, no to w takim razie jak się mogło rozwijać chrześcijaństwo, skoro nie było pisma jeszcze. Ono się nie ukształtowało w formie Nowego Testamentu. No i oczywiście ono się rozwijało dzięki tradycji Kościoła, która była przekazywana ustnie za pomocą właśnie tych form przepowiadania, o których mówiłem, czyli kerygmatu, katechezy i homilii. I dopiero później powstało Pismo Święte. I myślę, że właśnie kiedy wracamy do tamtych czasów, do tamtego doświadczenia, no to jest właśnie to źródło, o które pan pyta. Ja jeśli mogę wyjść troszkę poza moją rolę, to mogę panu polecić taką książkę a propos tego właśnie, co pan Grzegorz powiedział. Ksiądz profesor Naumowicz napisał książkę Filokalia. To jest właściwie wybór właśnie ojców Kościoła. U nas tam też jest, można zobaczyć ją. My nie mamy niestety do sprzedaży, ale jest to idealne wprowadzenie w ogóle do nauki ojców Kościoła, o których powiedział nasz gość. Pan, prawda, był drugi, a potem tutaj pan. Bardzo proszę. Bardzo. Jeżeli tak, to w jakich granicach to nam przebiega? Czy to jest kościół niemieckojęzyczny, czy to jest podział jakiś w Stanach nastąpi, a jeżeli nie mamy jeszcze w tej chwili do czynienia, to czy spodziewa się pan w najbliższym czasie jakiegoś większego rozłamu? Panie Grzegorzu, czy mamy już teraz schizmę, czy mamy okres schizmy, a jeśli tak, to jak ona przebiega, przez które kraje niemieckojęzyczne, amerykańsko, a może w jakikolwiek sposób inny. Pan jeszcze uzupełnia. Kościoła niemieckiego i mam wrażenie, że tam jest zupełnie inny Pan Jezus niż... Pan tutaj dopowiedział, że trochę jest wrażenie, że w kościele niemieckim jest inny Pan Jezus niż na przykład jest u nas. Bardzo proszę, Panie Grzegorzu. George Weigel niedawno w First Things napisał, że mamy już właściwie do czynienia nie z kościołem schizmy, ale kościołem apostazji. I tutaj wprost odniósł się właśnie między innymi do kościoła w Niemczech, bo jego zdaniem taka pełzająca schizma już zaczęła się w roku 1968, kiedy biskupi niemieccy w tej słynnej deklaracji z Königstein odrzucili encyklikę Pawła VI Humanae Vitae. I de facto wtedy, odrzucając naukę Kościoła, weszli w stan schizmy, która nie została ogłoszona formalnie, ale de facto już zaczęła istnieć. I z czasem widzieliśmy pogłębianie się tego procesu, także rozszerzanie się go na inne kraje, bo podobnie postąpiły episkopaty w Austrii, była ta deklaracja z Maria Trost Szwajcarii, Belgii. Natomiast w ostatnich czasach widzimy, że tych punktów zapalnych, gdzie różne lokalne kościoły odrzucają nauczanie Kościoła katolickiego, jest coraz więcej. I obecnie to się szczególnie uwidacznia po tej deklaracji Fiducia Supplicans z 18 grudnia zeszłego roku, kiedy widzimy właściwie już taki podział w Kościele, że część episkopatów, kardynałów, biskupów otwarcie odrzuca tą deklarację, nie przebierając w słowach. Na przykład kardynał Robert Sarach mówi, że to jest deklaracja heretycka i należy ją odrzucić.
Kardynał Gerhard Müller mówi, że jest to deklaracja bluźniercza i też nie można jej przyjmować. Ostatnio kardynał Józef Zen z Hongkongu powiedział to samo. A z drugiej strony widzimy episkopaty, które przyjmują ją entuzjastycznie, na przykład w Niemczech czy w Belgii. Zresztą biskupi flamandzcy już w 2022 roku opracowali liturgiczny obrzęd błogosławienia par jednopłciowych w kościołach, więc widzimy, że taka schizma, to ona już de facto istnieje, tylko ona nie została nigdzie ogłoszona, proklamowana, ale można powiedzieć, że mamy do czynienia rzeczywiście z dwoma koncepcjami chrześcijaństwa, z dwoma różnymi wizjami Kościoła, skoro po dwóch stronach Odry widzimy radykalne różnice, że po jednej stronie przebywanie w tym samym stanie to jest przebywanie w stanie łaski uświęcającej, a po drugiej stronie w stanie grzechu ciężkiego. Tutaj mówimy o kwestii przystępowania do komunii par niesakramentalnych. I tego się ze sobą nie da pogodzić w ramach jednego spójnego systemu. Więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z zaprzeczeniem jedności i powszechności nauczania katolickiego. A jedność i powszechność to jest jedna z konstytucyjnych cech Kościoła, bo mówimy, że wierzymy w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, czyli jeden i powszechny, czyli to nauczanie powinno być jedno i powszechne. Powinno takie samo obowiązywać tu i tam, a widzimy, że są różnice. W Polsce inaczej, w Niemczech inaczej. Ta deklaracja fiducia supplicans tak samo. W Belgii biskupi za, w Holandii biskupi przeciw. Więc to jest rozłam, jest podział, czy innymi słowy schizma. Tylko jak mówię, ona nie została oficjalnie ogłoszona, oficjalnie nazwana. Pan miał pytanie, bardzo proszę. To będzie dla mnie trudne do powtórzenia, ale postaram się. Z
Sprowadzę to może do pytania, które pan powiedział na końcu, natomiast pewnie pan Grzegorz odniesie się do niektórych z tych elementów, które pan powiedział, to będzie po prostu może troszeczkę nam łatwiej. Czy przypadkiem nie jest tak, że zajmujemy się wojenkami, cytując pana, pomiędzy członkami Kościoła katolickiego, na przykład pomiędzy tradycjonalistami czy charyzmatykami, biorąc nawet pod uwagę to, że pierwsi chrześcijanie, jak pan tutaj powiedział, byli charyzmatyczni, czy przypadkiem nie nastąpił taki podział, który u nas jest wewnętrzny, tym się zajmujemy, a to nie pozwala nam rozwijać tego Kościoła i wzrastać. Natomiast tam było jeszcze wiele innych elementów, w związku z tym, jeśli do którychś pan Grzegorz, nasz gość, będzie chciał pan doktor odnieść, to poprosił wtedy o jedno zdanie też nawiązania do pytania gościa. Tutaj taki napadł zarzut, że chyba Kościół za bardzo zajmuje się sam sobą niż światem. Znaczy ja takie wrażenie miałem na przykład obserwując synod do spraw synodalizacji, że tak naprawdę to było takie zajmowanie się samym sobą, podczas gdy naprawdę są olbrzymie potrzeby na całym świecie, jeżeli chodzi o głoszenie Słowa Bożego, docieranie z Ewangelią. I może rzeczywiście jest pewna słuszność w tym, co pan mówi, że zbyt wiele czasu, energii zabiera na mnie to, co naprawdę istotne. Ale myślę, że wszystko tak naprawdę rodzi się w tej sferze ducha. No i znowu sprowadzając to do takiego poziomu konkretnego, osobistego, z tego poziomu tych takich socjologicznych analiz, to jest takie pytanie, czy my się dzisiaj modlimy, jak my się modlimy. O co tak naprawdę na modlitwie prosimy? Na czym nam tak naprawdę zależy? Czy otwieramy się na działanie Ducha Świętego? No ja pamiętam taki dialog. Mama do córki mówi: no widzisz, córeczko, znów nas Pan Bóg nie wysłuchał. Córeczka mówi: mamusiu, wysłuchał, ale nie zrobił tak, nie? Bo być może nie o to się mama modliła. I dopiero z tej głębi życia duchowego, z tego rozeznawania woli Bożej, jakby mogą wynikać kolejne etapy tej historii. To jest właśnie to pytanie o kondycję duchową, o stan tego życia religijnego, modlitewnego nas tutaj. Oczywiście to jest kwestia duszpasterstwa, formacji duchowej, kierownictwa duchowego, o czym mówię, ale to jest jakby ten najbardziej prymarny poziom, od którego musimy wychodzić. I jest tak, że, no, że Pan Bóg się nigdy nie powtarza i widzieliśmy w dziejach Kościoła nagle pojawienie się pewnych ruchów, środowisk, zakonów, które doprowadzały do odnowy życia duchowego, że Kościół nagle rozkwitał. Benedyktyni, cystersi, dominikanie, franciszkanie i tak dalej. No ale jest pytanie, czy ktoś przed świętym Franciszkiem by wymyślił coś takiego jak franciszkanie? Czy ktoś przed Dominikiem by wymyślił coś takiego jak dominikanie? A może coś się jutro pojawi? My tutaj będziemy siedzieć i wymyślimy coś takiego, że się, bo kto wie, może jutro się pojawi taki fenomen, który zmieni Kościół tak jak zmienił święty Dominik czy święty Franciszek. Przecież to nie zostało wykombinowane, wymyślone przez żadnego papieża, ale to narodziło się właśnie na modlitwie. I nikt nie wie z nas, czy kogoś Pan Bóg nie dotknie na takiej modlitwie. I zauważmy, że wszystkie te wielkie dzieła w Kościele rodziły się właśnie na modlitwie, na tym głębokim, intymnym, osobistym spotkaniu z Panem Bogiem. I bez tego to wszelkie takie analizy socjologiczne to biorą w łeb.
I nikt z Państwa nie wie, czy na przykład któryś z Państwa synów czy córek nie będzie tym, kto odnowi Kościół w przyszłości. My tego nie wiemy. Ale warunkiem jest to, że my musimy się modlić i dawać przykład temu dziecku, żeby mogło odnowić, jak Pan powiedział wcześniej. Bo jest jakby w nas taka pokusa, że na wszystkie pytania musimy znaleźć odpowiedź, a są pewne rzeczy objęte pewną tajemnicą. Tylko Pan Bóg o tym wie i może On szykuje, że to On szykuje ten prawdziwy wielki reset, przy którym te wszystkie resety Klausów, Schwabów to tak naprawdę nic nie znaczą i wszyscy będą zaskoczeni. Więc tak naprawdę musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego i ja niestety dostrzegam dzisiaj u wielu katolików, także w Polsce, no tak to, pewną taką zniechęcenie, no, wręcz rozpacz, że widzą, że no, sprawy zbierzają w złym kierunku, tak? że wiara upada, że młodzież odchodzi z kościoła. No, jest takie poczucie tej wręcz rozpaczy. Ale to jest tak, jak ci apostołowie na tej łodzi, kiedy łodzią miotają fale i oni no, krzyczą, Panie, giniemy, ratuj. No i Chrystus ich uspokaja to morze, ale przecież oni nad tym morzem nie panowali tak samo, jak ono było spokojne, jak i było potem wzburzone. Nikt z nich nad tym morzem nie panował ani wtedy, ani później. I jeżeli wierzymy, że Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa, że tak naprawdę On jest Jego własnością, to nie ma powodów do rozpaczy. Świat nie wypadł z Jego ręki, Kościół nie wymknął się spod Jego kontroli, On ma swój plan, może pewne struktury skorumpowane będą gnić i upadać, a jednocześnie gdzieś w ukryciu będzie wzrastać Kościół, który o sobie da znać w przyszłości, tak jak taka siostra Faustyna, o której za życia nikt nie słyszał. Nikt o niej prawie nie wiedział. Dopiero po śmierci okazało się, jaki ona owoc przyniosła. Więc dla mnie nawet pisanie o takich najtrudniejszych rzeczach, czy dowiadywanie się o tym, no nie jest powodem do tego, żeby wpadać w czarnowictwo. Dlatego, że my czerpiemy swoją nadzieję z innych źródeł i chrześcijanin powinien tą nadprzyrodzoną nadzieję czerpać właśnie z tego prawdziwego źródła. To jak już Pan wspomniał, ja chciałem o tym powiedzieć na końcu, ale warto, drodzy Państwo, chociaż nie wiem, czy jest jeszcze na TVP VOD, bo tam się dużo rzeczy zmienia, obejrzeć film Pana Grzegorza, dobrze pamiętam, Big Bang Miłosierdzia. Bożego Miłosierdzia, który właśnie pokazuje historię siostry Faustyny oraz to, w jaki sposób to miłosierdzie rozlało się na cały świat. Zresztą jak ludzie jeżdżą po całym świecie, miałem taką okazję, akurat byłem w Kenii, przychodzę, patrzę, obrazek Jezusa Miłosiernego, mówię, o, to siostra Faustyna z Polski. I ktoś mówi, nie wiem, o co chodzi, ale miłosierdzie znam, wiem, kto to jest Jezus i wiem, co on przekazuje. Natomiast siostra Faustyna tak, ale nikt nie wiedział nawet, że tam jest z Polski. Natomiast to, co się rozlało, to jest coś niesamowitego. To tylko mówię dlatego, że warto naprawdę obejrzeć ten film, bo oprócz naprawdę niesamowitej realizacji i pokazania tej duchowości, to też przepiękne zastanowienie się nad tym miłosierdziem, jaki wielki dar otrzymaliśmy w naszym kraju. Ostatnie pytanie. To Pan Grzegorz może powiedzieć. Znaczy, jest jeszcze rzeczywiście na tej platformie VOD. Znaczy, jeszcze jest. Jeszcze, znaczy, powiem tak, wczoraj jeszcze był. Czyli wiemy, co możemy zrobić dzisiaj wieczorem. Tytuł nosi Big Bang Bożego Miłosierdzia, czyli wielki wybuch Bożego Miłosierdzia. Ale pewnie jak się wpisze też Pana imię, nazwisko, to też chyba wyskakiwało. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Ja mam do Pana takie pytanie. Czy Pan nie sądzi, że wykreślenie, rezygnacja z przysięgi i chłod Kratesa,
Tutaj pan zadał pytanie, czy przypadkiem rezygnowanie z przysięgi Hipokratesa, zrobienie o krok dalej, zachęcanie do aborcji, eutanazji, czy to nie jest po prostu zrobienie z człowieka, to w cudzysłowie powiem, zwierzęcia, trochę towaru, tak, który ma być po prostu tylko i wyłącznie hodowaniem na organy. No rzeczywiście to jest proces pewnej dehumanizacji, odczłowieczenia istoty ludzkiej, traktowanie jej instrumentalnie, przedmiotowo, utylitarnie, żeby po prostu ją wykorzystywać tak jak jakiś zasób, jak to się mówi w tym języku ekonomii. I to jest rzeczywiście proces, który już od jakiegoś czasu obserwujemy, pewnej degradacji człowieka, że z jednej strony właśnie człowiek jest ubóstwiany, stawiany na piedestale niemal na równi z Bogiem, a z drugiej strony właśnie jest degradowany do poziomu wręcz zwierzęcia, tak? I tak teologia stworzenia mówiła, że człowiek jest kimś pomiędzy Bogiem a zwierzęciem, a dzisiaj właśnie głosi się, że mamy być bogami, ale traktuje się nas jak zwierzęta. I to... A niektórzy rzeczywiście, jest taka książka Homo Deus Harariego, właśnie Człowiek Bóg, gdzie on tam snuje taką wizję, że przeznaczeniem gatunkowym człowieka jest bycie Bogiem, oczywiście tylko tych wybranych, których będzie stać na różnego rodzaju manipulacje genetyczne, operacje, tak, transhumanistyczne. Homo Deus. Ale to nie do końca jest polecana książka, mi się wydaje. Polecam bardzo, bardzo ciekawe jest opracowanie. Też u nas był profesor Wielomski, który opracował ją i pokazuje jej elementy, gdzie rzeczywiście, też u nas spotkanie było, jak Państwo zobaczycie, to ono ten temat dotyczyło, ale wtrącenie, bardzo proszę, oddaję głos. Chyba, że to jakby... Nie odpowiedziałem. Okej, dobrze. Drodzy Państwo, pan Grzegorz Górny, autor książki Tak to widzę, którego dzisiaj gościmy, w tej książce zawarł bardzo dużo, ja myślę, że części ze swojej pracy zawodowej. Można ją czytać zarówno od deski do deski, gdzie akurat ja tak zrobiłem, chociaż jeszcze do końca deski nie udało mi się dotrzeć przed naszym spotkaniem. Nawet jak z panem Grzegorzem chciałem porozmawiać i chciałem powiedzieć, że w tej książce tylko brakuje dobrego indeksu, żeby mieć podział na wszystkie elementy. No ale czytałem PDF-a, natomiast otworzyłem książkę i on jest bardzo dobrze zrobiony i są dokładnie wszystkie te elementy, do które człowiek potrzebuje czasami odpowiedzi albo znalezienia, ich pogrupowane. Naprawdę daje ona zupełnie inny ogląd świata, kiedy czyta się raz na jakiś czas o tego typu sytuacjach, które ja Państwu tylko dałem oczywiście próbkę i oczywiście to, co pan Grzegorz dzisiaj powiedział podczas spotkania, to są pewne elementy, bo tutaj jest mnóstwo konkretów, które pozwalają na zrozumienie niektórych szokujących spraw, na przykład takich, które są związane z naszym Kościołem katolickim i dlaczego próbuje się kwestionować objawienia w Fatimie, po takie, które są związane z Rosją i całą perspektywą zmiany ogólnoświatowej czy geopolitycznej czy projekt, powiedzmy, pana Gerasimowa. Myślę, że ta książka potrafi nam w dużym stopniu uświadomić, co się szczególnie w ostatnich od 2015 roku, dobrze mówię, 15 czy 16? 15 się rozpoczynają, 13 roku do końca 2022, które niestety pokłosie mamy również dzisiaj. Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Górny, prezes Polska Wielki Projekt, dziennikarz, autor książek, reżyser i nasz dzisiejszy gość, Agerekon. No. Myślę, że nawet możemy to uściślić, pewnie jak powiemy katolik, to będzie to zgodne z prawdą. Poproszę o brawa dla naszego gościa.
Drodzy Państwo, zanim powiem o tym, jak będzie można podejść do Pana Grzegorza i uzyskać dedykację, to tylko pragnę podziękować wydawnictwie Homo Dei, które właśnie dzisiaj było naszym partnerem dzisiejszego wieczoru. Pragnę podziękować telewizji EWTN, PCH24. Drodzy Państwo, ja Państwa serdecznie zapraszam, byście uczestniczyli w naszych spotkaniach. Jeżeli są Państwu one miłe, to zwracam się z uprzejmą prośbą. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez Państwa wsparcia i dzięki Państwu to, że Państwo są u nas i kupicie kawę Ciacho, nie jest w stanie pokryć nawet podstawowych naszych opłat, więc jeśli Państwo macie ochotę, żebyśmy mogli działać i funkcjonować, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie nas na Patronite, patronite.pl/agerekontra. Drodzy Państwo, serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam, żeby wejść na stronę agerekontra.pl/wydarzenia, by z nami uczestniczyć. Życzę Państwu udanego wieczoru i to zadanie na dzisiaj, bo nie wiadomo, co się wydarzy. W związku z tym Big Bang Bożego Miłosierdzia na TVP VOD. Serdecznie Państwu dziękuję. Poproszę jeszcze raz o brawa dla naszego gościa.